Dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tutaj dzisiaj z Biura Poznańskiego, Misja Naszewskiej. A naszym gościem, tak jak zapowiadaliśmy w temacie Iraku przed pielgrzymką papieża Franciszka, jest ksiądz dr Andrzej Halemba. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże Pani, szczęść Boże wszystkim. Przypomnę, że ksiądz Andrzej był przez wiele, wiele lat pracownikiem, do niedawna właściwie, naszego stowarzyszenia. Od 2006 roku, najpierw jako koordynator projektów PKWP na kraje afrykańskie, angielsko- i portugalskojęzyczne, a później od roku 2010, przez ostatnie właściwie 10 lat, na te kraje bliskowschodnie, stąd właśnie tutaj ksiądz Andrzej jako gość w temacie Iraku, ponieważ wielokrotnie tam bywał, kontakt i z hierarchami tamtejszych kościołów chrześcijańskich, i po prostu z ludźmi tam mieszkającymi. To można powiedzieć prawie, że była jego codzienność, także tutaj z tej wiedzy i doświadczenia chcemy dzisiaj po prostu skorzystać, zapytać o te tematy związane z chrześcijaństwem w Iraku, właśnie tuż przed papieską pielgrzymką. Na początek chciałabym zapytać w ogóle o chrześcijan w Iraku, bo my wiemy, że oni są mniejszością tam, właśnie w ogóle cały Bliski Wschód, to chrześcijaństwo raczej jest mniejszością, tu wyjątkiem jest, jak wiemy, Liban, troszkę inny, jeśli chodzi o ten układ proporcji religijnej, ale mówimy dzisiaj o Iraku. Także właściwie takie pytanie, no do kogo papież Franciszek tam przyjeżdża ze swoją wizytą, swoją pielgrzymką? Przyjeżdża na pewno do rodziny bardzo cierpiącej, która była doświadczana wielokrotnie przez wieki, a w ostatnim czasie w sposób szczególny to tsunami nienawiści wobec chrześcijan niestety zmiotło dużą część społeczeństwa chrześcijan. Pamiętamy, że w wieku XVIII-XIX chrześcijanie stanowią znaczną część społeczeństwa zamieszkującego dzisiejszy Irak. Niestety w ostatnich latach, zwłaszcza po inwazji z 2003 roku, ta liczba chrześcijan znacznie się zmniejszyła. 2003 rok, inwazja amerykańska, wojna, ale wtedy jeszcze mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan. 1,5 miliona. W tej chwili obliczamy, że mniej więcej 180 tysięcy, 180-190 tysięcy chrześcijan zamieszkuje Irak i jest pod stałą presją. Pod stałą presją ze względu na to, że zmienił się status chrześcijan. Kiedyś byli traktowani jako taka żywotna część tego społeczeństwa, która dawała wiele całemu narodowi. Pamiętam jeszcze rozmowy z 2010 roku, kiedy księża mi mówili, wiesz, przedtem nie zastanawiałem się, czy ja jestem chrześcijaninem, czy jestem kimś, rozmawiam z kimś innym. Wszyscy byliśmy Irakijczykami. Od czasu inwazji amerykańskiej wszyscy mi mówią, ty jesteś chrześcijaninem, jak gdybym nie był Irakijczykiem. Stałem się człowiekiem, obywatelem jakiegoś innego państwa. To poczucie wyobcowania w swoim własnym kraju narastało. Narastała także presja na chrześcijan, liczne zamachy, wymuszenia. Pamiętam z Jordanii spotkałem taką rodzinę inżyniera, który był wykładowcą na uniwersytecie. Wyjechał z całą rodziną, kilkoro dzieci, dziadkowie także i mówi, wiesz, co ja miałem robić? Dostałem 7 listów, w których mnie ostrzegano, jeżeli nie wyjadę i nie sprzedam swojego domu w Bagdadzie, to mnie zamordują, zastrzelą moją rodzinę. Co ja miałem zrobić? Mówi, nie miałem wyboru, musiałem wreszcie spakować się i wyjechać. Dotarli do Jordanii, ale tam nie było żadnej przyszłości. Trzeba było czekać parę lat na jakiekolwiek rozwiązanie, ale to było dla nich lepsze niż to, co ich spotykało w Bagdadzie. Mówi, po raz pierwszy moje dzieci grały w piłkę z innymi dzieciakami.
od paru dobrych lat. To napięcie, które wytworzyła Al-Kaida, a później także Państwo Islamskie, było tak ogromne, że spowodowało właśnie ten wyjazd wielu chrześcijan z Iraku. No właśnie, zobaczmy jeszcze tutaj, gdzie jesteśmy na mapie. Dla przypomnienia, Irak, stolica jest tutaj właśnie w samym centrum, można powiedzieć, Bagdad. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli właśnie jeszcze tutaj na taki diagram, jeszcze tych proporcji trochę, to też nam trochę uzmysłowi, myślę, no właśnie jak, w jakiej mniejszości są chrześcijanie. Zdecydowana większość to oczywiście Arabowie, tutaj też jest taka religijno tutaj etniczne trochę zobrazowanie. Natomiast no, mniejszości to jest 5%, a w tych 5% chrześcijanie się, że tak powiem, znajdują. Także to tak też dla diagramy czasami nam potrafią coś zobrazować tak bardziej. Natomiast jeśli chodzi o samych chrześcijan, to oni też są zróżnicowani. My tutaj w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że jest nas, że większość to są katolicy. Natomiast no, tam jest zupełnie inna sytuacja jeszcze, jakby ksiądz dwa słowa na ten temat powiedział. No, pierwsza uwaga. My często mówimy, że w Iraku mieszkają Arabowie. Tak naprawdę to nie są Arabowie. Arabowie to są te ludy, które pochodzą z Półwyspu Arabskiego. One dokonały inwazji, rozlały się na całą północną Afrykę, zajęły przecież część Hiszpanii i wiele innych krajów i także zdominowały politycznie Bliski Wschód. Natomiast mieszkańcy Iraku to są potomkowie kultury cywilizacji babilońskiej. Pamiętamy o tym, że Irak to z pewnością kolebka cywilizacji. Tam mamy do czynienia z 18 rodzajami cywilizacji, które się rozwijały. Irak to jest to miejsce, gdzie pojawiło się prawo, gdzie zaczęto używać języka pisanego, gdzie wprowadzono do technologię nieprawdopodobną, rewolucyjną koło, gdzie zaczęto uprawiać pługiem, nawadniano pola, gdzie rodziła się po prostu cywilizacja. I tam także pierwsi chrześcijanie zapuścili mocne korzenie. Pamiętamy o tym, że święty Tomasz wyruszył do Indii i zatrzymał się także w Iraku i tam mamy ślady. Chrześcijanie pokazywali mi jaskinie, gdzie święty Tomasz miał mieszkać, skąd nauczał i tam chrześcijaństwo zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Ci chrześcijanie, tak zwani Chaldejczycy, byli bardzo dynamiczni, nie zatrzymywali wiary tylko dla siebie, ale także prowadzili szeroko zakrojoną ewangelizację. To właśnie ci chrześcijanie dotarli aż do Chin i mamy świadectwa, że w V wieku już chrześcijaństwo dotarło także do Chin i to właśnie przynieśli chrześcijanie z samego Iraku. Ta cywilizacja starożytna także miała wpływ na chrześcijan, byli to przecież ludzie niezwykle dobrze wykształceni, bardzo dużo wnieśli także do teologii chrześcijańskiej, dla Kościoła powszechnego. Więc to jest kolebka cywilizacji i kolebka także chrześcijaństwa, jednego z najstarszych kościołów w świecie. Pamiętam, jak biskupi mówili, 2000 lat odprawiała się tutaj msza święta. Mosul, czyli Niniwa, bardzo blisko tej niziny Niniwy, to było miejsce, gdzie Kościół trwał przez 2000 lat. Mówi, dopiero po raz pierwszy w 2014 roku po brutalnym ataku państwa islamskiego na Mosul i później na nizinę Niniwy, po raz pierwszy nie odprawiano mszy świętej w Niniwie. Musimy o tym pamiętać, to jest tradycja niezwykle bogata.
można powiedzieć, że jesteśmy dłużnikami także kościoła chaldejskiego, bo on wprowadził bardzo wiele rzeczy do teologii, do liturgii. To ogromne bogactwo kościoła. Pewnie osobną, całe osobne spotkanie można by poświęcić tematowi kościoła chaldejskiego. Kto wie, czy tutaj w ramach tych naszych spotkań nie będzie warto do tego wrócić. No bo rzeczywiście temat jest szeroki i warte tutaj, dzisiaj go tylko tak no właśnie delikatnie wspominamy. Mówimy o chrześcijanach, którzy czekają dziś na Franciszka właśnie tam w Iraku. I tak jak na tej mapie tutaj widzimy wspomniane przez księdza okolice Mosulu, czyli właśnie ta równina Niniwy, dlatego że to właśnie tam, w tym rejonie jest chrześcijan najwięcej. Tam znajdują się te właśnie miasta, miasteczka, które najbardziej ucierpiały w ciągu tych ostatnich kilku lat, czyli w czasie tej okupacji państwa, tak zwanego państwa islamskiego, kiedy to właśnie z tych terenów, z tych miasteczek i z Mosulu oczywiście, ludzie, to jest około, mówi się 120 tysięcy, czy nawet więcej, uciekało tutaj w okolice Erbilu. Częściowo tutaj zostali i tutaj powstały też wspomagane przez pomoc Kościoła w potrzebie obozy dla uchodźców, ale no całkiem sporo tych chrześcijan uciekło, wyemigrowało poza granicę Iraku. Także to też tutaj akurat w tym czasie właśnie ksiądz był osobą właśnie ze strony, koordynatorem projektów pomocy Kościołowi w potrzebie, więc no jakby na bieżąco te wszystkie projekty pomocowe właśnie w tym czasie były przez księdza koordynowane. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chrześcijanie musieli uciekać przed państwem islamskim i czuli się potwornie samotni, zdradzeni. Ja pamiętam taką rozmowę z nauczycielką z największej miejscowości w Niniwie, z Karakosz, Bagdida, która mi mówiła: proszę księdza, proszę mnie stąd zabrać. Proszę mnie zabrać gdziekolwiek na ten świat, ale nie chcę zostać w Iraku. Jesteśmy zdradzeni. Jesteśmy zdradzeni przez rząd, który nas opuścił. Jesteśmy zdradzeni przez Kurdów, bo nam obiecywali, że nas będą bronić przed państwem islamskim. Do ostatniej godziny przed atakiem państwa islamskiego zapewniali nas: nie macie się co martwić, zostańcie w domach, my was obronimy, jesteśmy przy was. Wyjechali, nie powiedzieli nic. Usłyszeliśmy bomby, nadjeżdżające samochody i musieliśmy uciekać piechotą kilkadziesiąt kilometrów. Osoby starsze, niedołężniałe, dzieci musiały biec w tym potwornym skwarze. Proszę sobie wyobrazić, to był czas lata, około 50 stopni temperatura powietrza. I te osoby musiały przemierzyć na nogach dziesiątki kilometrów, żeby uciec. I mówi, i trzecie, co było dla nas potwornie bolesne, to zostaliśmy zdradzeni przez naszych sąsiadów. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych sąsiadów. Mówi, ja wychodziłam ze swojego domu i do mojego domu wdarli się sąsiedzi muzułmanie, którzy wynosili moje rzeczy. A byli to moi uczniowie, których uczyłam w szkole przez wiele lat, byliśmy zaprzyjaźnieni. Mówi, jakże to bolesne. Księże Andrzeju, zabierz mnie stamtąd. Myślę, że kiedy mówimy o pomocy chrześcijanom tam w Niniwie, to nie tylko pomoc materialna. To przede wszystkim chodziło o to, żeby oni uwierzyli, że świat o nich nie zapomniał. Oni mówili, wiesz, dobrze, że przychodzisz i nam pomagasz i organizujesz pomoc w postaci paczek, ale jesteśmy wdzięczni Kościołowi w potrzebie, że przyjechał tutaj i jest razem z nami, że dotyka naszych ran. Tak dosłownie mówili. Ja pamiętam, jak odwiedzałem miejsca, gdzie wybudowaliśmy dla nich takie kabiny tymczasowe, żeby mogły rodziny przynajmniej zamieszkać, gdzie opłacaliśmy wynajem mieszkań dla całych rodzin, to oni właśnie wcale to powtarzali.
Jesteśmy wam wdzięczni, że ktoś do nas przyjechał, że nie jesteśmy zapomniani. I myślę, że w tym kontekście trzeba popatrzeć także na wizytę, to jest szkoła, którą budowaliśmy i tam jest ksiądz Bazi, historia nieprawdopodobna, bardzo, bardzo ważna, bym powiedział, dla chrześcijan w Erbilu, bo to jest Ankawa, Erbil. I myślę, że warto o tym wspomnieć, że pielgrzymka papieża to nie tylko pielgrzymka, która umożliwia spotkanie z chrześcijanami. To jest pielgrzymka solidarności, współczucia dla tych ludzi i pielgrzymka nadziei dla tych ludzi, że oni nie są zapomniani. Mimo, że ta liczba jest tak maluteńka w tej chwili, 186 tysięcy, to uważam, że to jest ważny punkt zwrotny, by utwierdzić wierzę, pokazać im przez gest solidarności miłość do tych ludzi i powiedzieć, nie jesteście sami. Kościół powszechny o was pamięta, Kościół powszechny o was zapomniał, media zachodnie zapomniały, wymazały już z pamięci tragedię i ludobójstwo chrześcijan w Iraku. Zapomnieli o tym. Próbują nam powiedzieć, no tak, no to jest wojna, no to się wydarzy. To nie jest takie proste. To było skierowane przede wszystkim przeciwko chrześcijanom. To było skierowane bezpośrednio do nich. To do chrześcijan mówił przywódca państwa islamskiego al-Baghdadi, musicie wybierać, albo się nawrócicie, albo będziecie płacili dżizję, która jest nie do zapłacenia, albo was czeka miecz, śmierć. I ostatnie wydarzenia z Iraku pokazują, że są groby właśnie masowe na terenie niziny Niniwy. Nie wiem jeszcze, kto tam został zamordowany, ile osób zostało zamordowanych, ale te odkrycia otwierają nam na nowo oczy i ci ludzie byli przerażeni. Ludzie byli przerażeni i są przerażeni. Pytała pani także o bezpieczeństwo w tej chwili w Iraku. Nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale jest jeszcze kilkanaście tysięcy, może i nawet kilkadziesiąt tysięcy islamistów, którzy w dalszym ciągu kontynuują działalność państwa islamskiego, destabilizując ten kraj. No przecież jeszcze niedawno w Tahrir Square w Bagdadzie dokonali potwornego zamachu, gdzie zginęło 30 osób, 90 zostało ciężko rannych. To napięcie w dalszym ciągu trwa. To nie jest zakończona sprawa i ona będzie stale nam powracała, dopóki będzie taka niesprawiedliwość w tym kraju i taka korupcja, jaka jest. Stąd też no, na pewno jest to z jednej strony gest solidarności z cierpiącym Kościołem, prześladowanym Kościołem, z prześladowanymi chrześcijanami w Iraku, a z drugiej także no, gest odwagi papieża, który wybiera się do Bagdadu, wybiera się do Erbilu i do Karakosz, chce odwiedzić także Mosul. No właśnie, jeszcze raz tutaj pokażmy na mapce, gdzie jesteśmy. Mamy Mosul, tu jest Erbil, gdzie papież też będzie i jeszcze jest tutaj właśnie Karakosz, czyli Barbida. Te dwie nazwy tutaj funkcjonują, więc możemy właśnie tak podwójnie spotykamy nazwę tej miejscowości. I może na chwilę właśnie zatrzymajmy się przy tej miejscowości, dlatego że ona oczywiście jest tylko przykładem, ale też obrazującym właśnie to, co się działo w minionych latach, obrazującym te ogromne zniszczenia, których dokonało właśnie no, państwo islamskie wówczas okupujące od 2014 roku, to co właśnie nam tutaj ksiądz przed chwilą wspomniał, czyli no, z dnia na dzień właściwie mieszkańcy musieli opuścić, mając do wyboru te trzy opcje, nazwijmy to, albo opuścić, albo przejść na islam, albo płacić ten niesamowicie wysoki podatek. Dlatego zdecydowana większość opuściła.
I jak wiemy też między 2016 a 2017 no te tereny okupowane przez tak zwane państwo islamskie zostały wyzwolone i powoli no, ludzie zaczęli myśleć o powrocie. Kiedy zaczęli wracać, tutaj też jest oczywiście osobny temat związany z pomocą w odbudowie tego, co oni zastali, czyli właśnie tych zbliższy. Mamy też pewne dane dotyczące oczywiście tego, tych zniszczonych raz domów, dwa obiektów kościelnych czy nieruchomości kościelnych i oczywiście tych publicznych, dlatego że właściwie na przykład jeśli chodzi o Karakosz, rzeczywiście nie było tam prawie że żadnego domu, który by nie został jakkolwiek, bo niektóre były zupełnie zniszczone, niektóre były częściowo uszkodzone, bardzo wiele było spalonych i tak jak to akurat zdjęcie, które widzimy teraz, to jest ten kościół Al-Tahira, który pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Maryi, gdzie właśnie papież będzie uczestniczył w nabożeństwie. Jak widzimy, jeszcze 3 lata temu niecałe właśnie w takim stanie on był, totalnie czarny i spalony, a no, dzięki tej też pomocy finansowej również naszego stowarzyszenia widzimy, w jakim jest już dzisiaj stanie odnowiony i piękny i taki właśnie, jaki był wcześniej. Także kilka zdjęć samego Karakorzy właśnie jeszcze tak bardziej obrazujący samą tę świątynię. To są te zdjęcia właśnie, stan, który ta świątynia, w jakim ona była, no ten czarny kolor jest z powodu po prostu ognia, który trawił wnętrze, został ten kościół celowo podpalony. I tutaj jeszcze bardzo ważne są te filary, tutaj zbliżenie jednego z nich pod wpływem właśnie gorąca tego pożaru, one zaczęły pękać, a to były marmurowe filary, takie jednoczęściowe. Także ogromne zniszczenia. Widzimy też napisy, które dżihadyści zostawili na ścianach, czy właśnie na tych filarach. Czasem to były nazwiska tych właśnie dowódców wypisane. A obok tej świątyni jest taki, przylega taki dziedziniec, który był wykorzystany jako po prostu do ćwiczeń, jako strzelnica. Także całe właściwie ściany są totalnie były, co już teraz możemy powiedzieć, że były, bo już są właśnie odremontowane, zupełnie zniszczone, właśnie ostrzelane. I jeszcze dach, tutaj akurat ksiądz tamtejszy na zdjęciu, na dachu tego kościoła z odstrzeloną wieżą, dzwonnicą, a dziś właśnie niedawno, bo to zdjęcia ze stycznia tego roku, jak pięknie już ta świątynia prezentuje się z widokiem właśnie na miasto, na Karakosz, a na szczycie umieszczono figurę Maryi. Także taki duży skrót, jeden z przykładów właśnie Karakosz tutaj chcieliśmy pokazać ze względu na to, że właśnie tam między innymi Franciszek będzie, a ksiądz, jak się domyślam, w Karakosz również był, a nawet pewnie bywał w tamtym czasie. No bardzo często, praktycznie co drugi miesiąc byłem w Karakosz, próbowaliśmy zorganizować chrześcijan, bo z jednej strony ta ogromna grupa chrześcijan, która znalazła się poza swoim domem, bardzo często no, niosąc li tylko taką plastikową torebkę, w której mieli trochę jedzenia, bo nie było czasu, żeby cokolwiek zabrać ze sobą, znaleźli się w miasteczku, było bardzo gorąco, w parku, gdzieś pod mostem, trzeba było ich nakarmić, trzeba było im dać wodę, trzeba było im dać także mieszkanie, dach nad głową, to trzeba było wszystko zorganizować. To pomoc Kościołowi w potrzebie była jedną z pierwszych organizacji, która to prowadziła, no i byliśmy jedyną praktycznie organizacją, która w samym początku także dawała im paczki żywnościowe. 13,5 tysiąca rodzin otrzymywało paczki żywnościowe po to, żeby mogli po prostu przetrwać i to było niezwykle, niezwykle ważne i potrzebne. Niestety inne organizacje wyczekiwały, co się będzie działo, czy będzie bezpiecznie, czy Erbil, w którym znaleźli się, w Ain Kawa, Erbil, w którym znaleźli się chrześcijanie, będzie bezpieczny, a może zostanie zaatakowany, więc wyczekiwali na rozwój sytuacji,
Kościół w potrzebie zareagował prawie że natychmiast. Byliśmy tam natychmiast, stworzyliśmy komitety, które pomagały także właśnie w organizowaniu tej pomocy żywnościowej. No i oczywiście pomyśleliśmy o tym, że trzeba stworzyć może namiastkę powiedzmy takiego domu dla nich. Dla rodziców było ważne, żeby był dach nad głową, żeby można było coś dać do jedzenia, ale także przyszłość tych dzieci, swoich dzieci. Stąd też jednym z ważniejszych problemów to było no, szkolnictwo, edukacja. No, co zrobić z taką ogromną masą dzieci, kiedy już szkoły w Erbilu i w tych miasteczkach okolicznych były zapełnione. Kościół w potrzebie zaczął budować także szkoły. Szkoły, widzieliśmy to jedno zdjęcie, które powstała pierwsza szkoła dla dzieciaków, no i dwuetapowo w godzinach porannych i godzinach popołudniowych, a w piątek prowadzone były lekcje religii w tych szkołach. To dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa i dawało nadzieję dla rodziców, że dzieci nie będą pozbawione edukacji. Żeby to nie było stracone społeczeństwo, żeby to nie była stracona generacja, która została pozbawiona szkolnictwa. Stąd też no, te pierwsze lata po inwazji to ogromny wysiłek i ogromna wdzięczność z naszej strony dla darczyńców, którzy nas wsparli. 40% pomocy chrześcijanom w Niniwie w owym czasie pochodziło właśnie od pomocy kościołowi w potrzebie. To ogromny wysiłek i ogromna zasługa, wielkie brawa dla chrześcijan, którzy się modlili w intencji chrześcijan prześladowanych w Iraku, którzy stali się no powiedzmy no, ofiarami ludobójstwa, bo tak to trzeba nazwać, a jednocześnie no, kiedyśmy im pomagali po prostu fizycznie i materialnie tam przetrwać ten najtrudniejszy czas. I potem, kiedy państwo islamskie zostało pokonane, to trzeba było jeszcze pokonać jedno, strach. To było niesamowite, jak wielki był ogromny strach przed powrotem. Do czego mamy wracać? Wszystko zostało zgrabione, skradzione. Rolnicy, do czego mieli wracać? Do pustych pól? Kiedy narzędzia rolnicze były sprzedane, zniszczone, do czego było można wracać, jeżeli kościoły były puste, spalone, zdesakralizowane, a poza tym no, było zawsze niebezpieczeństwo, bo przecież tam były pola minowe. Pola uprawne to były nasiane, naszpikowane minami. Były bomby pułapki. Sam widziałem takie bomby pułapki w tych domach, któreśmy odwiedzali. Miasto Karakosz, 50 tysięcy mieszkańców przed inwazją państwa islamskiego, a potem puste, absolutnie puste. Parę tylko osób, które odważyło się przyjechać, wrócić do swojego mieszkania, zaczęli czyścić, usuwać spalone rzeczy, organizować. No i wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby dać im nadzieję, żeby na nowo zapuścili korzenie. I stąd też pojawiła się akcja Pomóżmy chrześcijanom odbudować ich własne domy. Dajmy im nadzieję. Niech zasadzą nadzieję w postaci drzewka oliwnego, i każdy, kto odnowił swój dom i otrzymali jakąś tam, powiedzmy, no, sumę około 3000 dolarów na odnowienie swojego domu, tak żeby mieli okna, były drzwi, zreparowane sufity, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, żeby była doprowadzona woda, no i prąd elektryczny, bo tam trudno przecież wytrzymać w ciągu lata gorącego upału. I właśnie wtedy wprowadziliśmy tą akcję i każda rodzina otrzymała drzewko oliwne, które miało zasadzić, które miało przypomnieć. Tak jak drzewko oliwne, które potrafi być przesadzone i z korzeniami wyrzucone na zewnątrz,
może wrócić do swojego miejsca i na nowo zapuścić korzenie, po to, żeby wydać owoc przebaczenia. Bo chrześcijanie muszą wrócić i odnowić swoje domy, odświeżyć ściany i zacząć pielęgnować swoje ogródki, ale przede wszystkim muszą wydać owoc przebaczenia, co jest bardzo, bardzo trudne, żeby zapomnieć, to prawie że niemożliwe, ale żeby przebaczyć, to nasz święty obowiązek. I Kościół w tym musi im pomóc. Także to był taki bardzo symboliczny, bardzo wzruszająca ceremonia dzielenia się z tymi rodzinami, właśnie tym drzewkiem oliwnym, który stało się takim symbolem nowego życia, nowego otwarcia. No właśnie, tutaj oczywiście w tej całej opowieści to, co ksiądz wspomniał o tym projekcie Powrót do Korzeni, on się oczywiście wiąże też z Komitetem Odbudowy Niniwy, który powstał taki też ekumeniczny projekt, też wspierany przez nasze stowarzyszenie. I też chcieliśmy powiedzieć, że jest taka strona internetowa, która jest poświęcona właśnie temu, tym działalności komitetu. Myślę, że tutaj zaraz, mam nadzieję, uda nam się pokazać tę stronę. Bo mianowicie, o właśnie, na tej stronie na przykład możemy zobaczyć trochę zdjęć, kilka tutaj obrazujących, akurat też znowu pokazujemy Karakosz, to o czym ksiądz wspominał w tej opowieści przed chwilą, to jest stan, jaki był tego miasta właśnie po powrocie, po tym wyzwoleniu, a propos odpowiedzi na pytanie, do czego ci ludzie mieli wracać. Dlaczego był ten ogromny strach? Czy może być bezpiecznie tam? Czy tak. 20 kilometrów Karakosz jest niedaleko Mosulu, gdzie jeszcze działało państwo islamskie? Do czego mieli wracać? W pół godziny, w 20 minut można było dotrzeć do Karakosz i dokonać zamachów na chrześcijan. Więc niezwykle się obawiali właśnie tej inwazji powtórnej, inwazji państwa islamskiego. Obawiali się, że te tereny, te domy zostały skażone, że oni umieścili trucizny, bomby, pułapki, ale także broń biologiczną, więc robili wszystko, żeby chrześcijanie tam nie wrócili. Żeby te domy zostały puste i żeby można było usiedlić inne osoby z Mosulu, czy po prostu zająć tereny chrześcijańskie. Dlatego śpieszyliśmy się, żeby im pomóc w powrocie, ale powrót musi być jakiś godziwy, więc w Karakosz stworzyliśmy na początku grupę rodzin, które mieszkały, żeby się wspierały, żeby po prostu wiedzieli, że mają dobrych sąsiadów i że nie są sami. I dla mnie było niezwykłą radością, kiedy pojechałem po paru miesiącach i zobaczyłem, że panie spacerują ze swoimi dziećmi same ulicami wieczorem. Pojawiły się jakieś tam światełka, bo generatory zostały zainstalowane, no ale one spacerowały. No, to już było dla mnie coś niezwykłego. A potem, kiedy pojechałem na spotkanie z nowym biskupem Mosulu, zaprosili mnie na spotkanie i było tam prawie że 1000 kobiet w kościele, ili tylko kobiety. A temperatura na zewnątrz była 45, ale one słuchały bardzo uważnie. My musimy powiedzieć, że chrześcijanie w Niniwie są niezwykli. Ich pobożność jest tradycyjna, ale jest także bardzo głęboka. Badania wskazują, że 90% chrześcijan w Niniwie uczęszcza co tydzień na nabożeństwa, albo w piątek, bo tam jest dzień świąteczny do piątek, albo w niedzielę, albo w obydwa dni. 90%. Dlatego dla mnie to było niezwykle także ważne, żeby ci chrześcijanie tam zostali, bo wyjeżdżając, opuszczając Irak, znajdując się w środowisku nowym, bardzo często są narażeni na utratę tej wiary.
Spotykałem tutaj w Niemczech, będąc w Niemczech, także uchodźców z Syrii i z Iraku. I wypytywałem ich, no słuchaj, no skąd pochodzisz? No pochodzę z Niniwy, pochodzę z Syrii, z Dara. No i jak długo ty już jesteś? No jesteśmy już 1,5 roku. No a jaki masz kontakt z kościołem, z księżmi? Kiedy ostatnio byłeś w kościele? 7 miesięcy temu. Nie znają języka, nie mają księdza, który rozmawia w ich języku, nie mają społeczności, która ich wspiera, nie rozumieją liturgii, bo oni znają liturgię kościoła chaldejskiego albo syrokatolickiego i umiera wiara. Pamiętam taką rozmowę z biskupem z Syrii, z Aleppo, który mówił, wrócił właśnie z Europy, był we Francji, zbierał fundusze na odbudowę katedry, która została zniszczona w Aleppo. Zresztą pomoc Kościołowi w potrzebie także walnie się przyczyniła do odnowienia tejże katedry w Aleppo. Mówię, coś taki smutny. Mówię, no wiesz, spotkałem swojego byłego współpracownika. Mieszka w Francji. Dobrze się ma. Mówi, tutaj w Aleppo był moją prawą ręką, prowadził katechezy, uczył lekcji religii, bardzo gorliwie, różne grupy prowadził rekolekcje wakacyjne. Dobrze wykształcony człowiek, bardzo zaangażowany. No i co? No i we Francji, mówi, przestał chodzić, uczęszczał do kościoła. Przestał być aktywnym katolikiem, mimo że tam możliwości takie ma. Wyrwani z korzeni swojego własnej, z własnej rodziny religijnej, chrześcijańskiej, katolickiej, ludzie, ich wiara może ich obumierać. I to także jest ta tragedia tego społeczeństwa, tych chrześcijan, którzy opuszczają swój własny kraj. To nie tylko, że muszą zostawić ziemię, zostawić przyjaciół, ale bardzo często są narażeni na utratę wiary. Dlatego zostać tam wymaga odwagi, wymaga cywilnej odwagi, ale to także troska o ich wiarę. No właśnie, też dlatego no te działania Komitetu Odbudowy Niniwy, one obejmują zarówno w tej pierwszej fazie same domy, mieszkania tych rodzin po prostu, które musiały uciekać i które zostały ogromne zniszczenia po powrocie. A w następnym kroku, kolejnym etapem, który właśnie teraz trwa, też na tej stronie, którą tutaj adres jest wyświetlony, tam można też zobaczyć, na jakim etapie dokładnie te prace trwają. To są kościoły, ale nie tylko kościoły, tylko właściwie mówimy o nieruchomościach no właśnie kościelnych, czyli ponieważ to jest też ważne dla tamtejszej społeczności, wszystkie sale parafialne. U nas chyba na przykład w Polsce możliwe, że do końca tego nie rozumiemy aż tak, jak to jest ważne dla tamtej społeczności tam właśnie, bo to jest właśnie takie sale parafialne, czy również jakieś obiekty takie szpitalne, które też Kościół prowadzi, ale właśnie jakieś domy kultury, czyli miejsca takie spotykania się ludzi, tworzenia więzi wspólnotowe, to wszystko też jest objęte, te wszystkie nieruchomości są objęte właśnie tym programem odbudowy naszego stowarzyszenia, oczywiście nie tylko naszego, ale nasze rzeczywiście działa w takiej perspektywie, tak jak na początku ksiądz mówił, doraźnej pomocy, to rzeczywiście wtedy to było potrzebne rzeczywiście w tych obozach dla uchodźców. Natomiast teraz głównie jakby skupiamy się na takiej pomocy długofalowej, perspektywicznej, żeby rzeczywiście dać nadzieję też na to, że kiedy odbudowywane są te właśnie te miejsca spotkań, nie tylko kościoły, ale właśnie różne inne, to też rodzi się nadzieja, szkoły chociażby też w to się jakby wpisują, no jest ta nadzieja, że to życie będzie mogło wracać do takiej normalności po tak długim czasie i tak trudnym czasie przede wszystkim. Absolutnie, to jest niezwykle ważne było dla nas, żeby zachęcić ludzi do powrotu, ale jednocześnie, żeby im dać nadzieję, że zdołają wypracować nową przyszłość. Stąd też wymyśliliśmy Marshall Plan. Plan Marshalla dla
chrześcijan, po to, żeby wesprzeć ich finansowo, czyli odbudowa domów mieszkalnych, czyli mamy jakąś przyszłość, nie musimy płacić za wynajem i czynsze w miastach ościennych, wracamy do siebie, ale jednocześnie kupujemy materiały stolarskie, elektryczne, mechanika, potrzebujemy kogoś, kto naprawi kanalizację i tak dalej. I to jak gdyby rozruszało jak ekonomię chrześcijan w tych rejonach. A druga, to co ważne, już Pani wspomniała, ta współpraca pomiędzy chrześcijanami. Możemy istnieć tylko wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Kiedy chrześcijanie wspierają się nawzajem. Kiedy nie są skłóceni, kiedy nie są zazdrośni. Dla mnie to było bardzo bolesne doświadczenie na początku, kiedy się dowiedziałem, że są tak ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami chrześcijan. Bo mamy tam powiedzmy 60% to są Chaldejczycy, chrześcijanie w Iraku, katolicy. 40%, 30 parę procent to są prawosławni, mamy także grupy protestanckie, ale ta pomoc wyglądała bardzo różnie. I dochodziło do ogromnego napięcia pomiędzy chrześcijanami, pomiędzy księżmi i biskupami, no bo jeden biskup mógł wspomóc bardziej, był bardziej zaradny, drugi nie. Jeden dawał 50 euro pomocy na miesiąc, czy 50, a drugi dawał 5. Więc od razu rodziło się potworne napięcie. Nam chodziło o to, żeby zniwelować napięcie, a stworzyć poczucie takiej rodziny chrześcijańskiej, która w tym ogromnym zagrożeniu jest zjednoczona. Potrafi przejść obok trudnej czasami historii swoich kościołów i widzieć, że tylko w zjednoczeniu, w jedności możemy przetrwać ten najtrudniejszy czas. I tutaj na tym zdjęciu widzimy biskupa z słynnego klasztoru świętego Mateusza w Niniwie. Widzimy księdza arcybiskupa syrokatolickiego Muszę. Potem jest biskup Nikodemus, który stracił praktycznie wszystkie swoje kościoły, bo jest arcybiskupem w Mosulu, gdzie praktycznie wszystko zostało zniszczone i chrześcijanie totalnie zostali wypędzeni, gdzie ich przyszłość jest praktycznie pod wielkim znakiem zapytania stoi. No i biskup z Al-Kosz, z tej północnej części Niniwy, gdzie największe były zniszczenia dotyczące powiedzmy miasteczka Batnaja, praktycznie kilkadziesiąt procent domów zostało tak poważnie uszkodzonych, że nie opłacało się ich jak gdyby reperować. Więc dla mnie to było niezwykle ważne, żeby stworzyć właśnie taką grupę, która się będzie wspierała, mimo trudności będzie stosowała te same standardy i wszyscy będą czuli się jako członkowie jednej rodziny. No właśnie, tutaj jeszcze pokażemy pewne dane liczbowe, żeby pokazać właśnie jak na tę chwilę obecną, jak wygląda trochę, no tak właśnie, no szacunkowo, ale oczywiście to są liczby przez nas, przez właśnie ten komitet cały czas na bieżąco aktualizowane. Jeśli chodzi o powrót rodzin i też chrześcijan, tutaj widzimy właśnie na tym diagramie pokazane 46% rodzin, tych, które wcześniej, przed 2014 rokiem mieszkało na terenie równiny Niniwy, już wróciło. Czyli widzimy jeszcze, to nie jest 50%, a kilka lat już przecież minęło, ale widać, że ta liczba też wzrasta. No i widzimy, to jest ponad 40 tysięcy chrześcijan, ci, którzy już powrócili do swoich domów. No tak, to jest 1/4 chrześcijan aktualnie mieszkających na terenie Iraku. I co jest pocieszające, mimo że tam powiedzmy 50% nie zostało osiągnięte, to, że ta liczba chrześcijan się nie zmniejsza, mimo
tej bardzo trudnej sytuacji w tej chwili w Iraku, finansowej, materialnej, ekonomicznej, pandemicznej. Ta liczba chrześcijan nie zmniejsza się i w niektórych rejonach, w niektórych miasteczkach rodziny wracają. Wracają w dalszym ciągu. Nie w wielkich cyfrach, ale powiedzmy wracają. To jest bardzo pocieszające. Chcemy także zorganizować dla tych rodzin, tak jak pani powiedziała, życie społeczne, bo to są społeczności, które żyją razem. Jeżeli jest pogrzeb, to trzeba celebrować całą wioską. To nie może być tak, że przychodzimy pół godziny na pogrzeb i wracamy do siebie, do domu. Nie, no to po prostu trzeba z tą rodziną być. Trzeba mieć miejsce, gdzie by wyrazić swoje uczucia. Więc są takie specjalne domy pogrzebowe, gdzie oni się spotykają, gdzie ludzie przychodzą, siedzą, wypiją herbatę, porozmawiają, są razem. Podobnie, gdy chodzi o śluby. To jest wydarzenie dla całej wioski, dla całej społeczności. No, być może by trzeba było wrócić pamięcią do naszych czasów, jeszcze z czasów Rejmonta i chłopów, kiedy podobnie w naszej ojczyźnie się działo, że cała wioska uczestniczyła w życiu wspólnym. Stąd też dla nas było to ważne, żebyśmy umieli odbudować tą tkankę społeczną, która została mocno naruszona. I bez tego nie można było przetrwać. Oni by nie czuli się u siebie w domu, gdyby nie mieli dachu nad głową, ale gdyby nie mieli właśnie tych domów, tych miejsc, w których się spotykają. No i druga rzecz, no to oczywiście szkoły, nie? Przedszkola, szkoły podstawowe, no i szkoła średnia. Chcielibyśmy przy pomocy różnych pomocy rządowych wybudować z prawdziwego zdarzenia szkołę średnią także w Karakosz. Z inicjatywy także pomocy Kościołowi w potrzebie powstał uniwersytet w Erbilu, uniwersytet katolicki. Ale żeby mieć studentów, to potrzebują także dobrze wykształconych ludzi, którzy ukończyli szkołę średnią. W tej chwili jest budowana szkoła średnia w Karakosz, prowadzona będzie przez siostry dominikanki, które cieszą się na pewno na to, że to jest ogromne wyzwanie w dobie pandemicznej ukończyć budowę tej szkoły. Ale z pewnością będzie to ważny przyczynek do odbudowy życia chrześcijan w Niniwie. Księże, pojawiło się pytanie, tutaj wyświetlę. Tak. W ubiegłym roku w Polsce była premiera książki Porwany w Iraku. Tak. Czy autor tej książki, ksiądz Hanna i Bohater, będzie brał udział w pielgrzymce papieża? Nie wiem, czy ksiądz ma tutaj wiedzę na ten temat. To już nie jest tylko ksiądz, to jest biskup. On jest w tej chwili, opiekuje się migrantami, znaczy diasporą w Szwecji. Jesteśmy z nim w kontakcie, ja jestem święcie przekonany, że będzie. Jeżeli tylko pielgrzymka odbędzie się pielgrzymka, to on na pewno tam także będzie. Ksiądz Saad napisał bardzo piękną książkę wspomnienia. Jest człowiekiem niezwykle wykształconym, doświadczonym, pokazuje właśnie cierpienia Kościoła i chrześcijan w Iraku. Dziękujemy za odpowiedź. Wiem też, że ksiądz się wybiera do Iraku w tym czasie, kiedy papież będzie odwiedzał te miejsca. Czy jest jakieś jedno miejsce, gdzie ksiądz będzie, planuje być, czy to będzie kilka? Nie, ja planuję pojechać do Bagdadu. Prowadzimy także taką dokumentację na temat chrześcijan w Iraku. Przygotowuje się publikacja na ten temat, to będzie około 100 stron. Pani Irmina Nockiewicz się tym zajmuje od kilkunastu miesięcy już. Tak naprawdę książka jest na ukończeniu, będzie bardzo ciekawa, napisana po angielsku, ale dokumentująca niejako życie chrześcijan, no i nasz udział pomocy Kościołowi w potrzebie, pomocy właśnie udzielonej chrześcijanom w tym regionie. Chciałbym pojechać właśnie do Bagdadu,
odwiedzić tam biskupów, których znam, wypytać ich o aktualną sytuację tych kościołów, a potem pojechać do Erbilu i do Karakosz, bo to są tereny, gdzie bywałem bardzo często. Prawie że obywatelstwo irakijskie w tym względzie, albo przynajmniej Doliny Niniwy posiadać. Tak, tak, ale wiem. Mam mnóstwo przyjaciół, których chciałbym spotkać i wypić z nimi herbatę, porozmawiać, no i dodawać im otuchy, dodawać im nadziei, że nie są zapomniani, że jest ktoś, kto o nich pamięta i będziemy stale budzili sumienia Europejczyków, by nie zapomnieli o Iraku, nie zapomnieli o chrześcijanach, bo to jest najbardziej bolesna rana, którą oni odczuwają. No też myślę, dlatego to nasze spotkanie no w takim właśnie kontekście, no nie tylko tej pielgrzymki papieża, tutaj oczywiście jest to taki pretekst bezpośredni, ale rzeczywiście no właśnie trochę zawsze tak jest, że kiedy mija ten czas od tego, co się jakby takie najtrudniejsze dzieje, czyli działań wojennych, potem pewne tematy są zapominane. No i dlatego właśnie też taka nasza rola jako stowarzyszenia, żeby nie zapominać, żeby przypominać. Także cieszymy się też, że dzisiaj mogliśmy to spotkanie przeprowadzić i że też tutaj ksiądz z nami się podzielił swoim doświadczeniem no właśnie tych licznych spotkań z chrześcijanami w Iraku. Także na koniec może jeszcze tak zapytam, bo pewnie już będziemy powoli kończyć to nasze spotkanie, o takie no, wspomnienia właśnie tych chrześcijan takich zwykłych. Już trochę ksiądz o nich wspominał w czasie tej dzisiejszej, kilka takich przykładów padło w czasie dzisiejszego spotkania, ale jakby tak trochę ogólniej teraz spojrzeć na chrześcijan w Iraku, właśnie z tych spotkań takich bezpośrednich, to jakby ich ksiądz jakoś określił? Da się to tak właśnie ogólnie powiedzieć? Bardzo gościnni, ciepli ludzie, którzy żyją głęboko swoją wiarą, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę i są dumni z tejże wiary. I myślę, że to ich bardzo mocno charakteryzuje, że motywowani wiarą trwają w tym kraju i potrafią przebaczyć. Myślę, że to też ważne, żebyśmy pamiętali, rozpoczynamy Wielki Post dzisiaj i przypominam sobie słowa księdza Baziego, Douglasa Baziego, który został porwany i torturowany przez islamistów w Bagdadzie, który powiedział, wiecie, pomóżcie nam przejść z Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocy. Wy możecie nam towarzyszyć swoją modlitwą i swoją pomocą. Pozwólcie, żebyśmy zmartwychwstali do nowego życia, do nowej nadziei. I myślę, że ten Wielki Post to będzie taka refleksja dla nas, co my robimy dla chrześcijan, ile robimy, żeby mogli przejść z Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Żeby nie tylko szukać informacji bardzo ciekawych, ale także czuć się częścią tego kościoła cierpiącego. Przez nasze zaangażowanie, przez naszą pracę w ramach pomocy kościołowi w potrzebie, okazywać właśnie dużo solidarności dla tych ludzi, wspierać ich modlitwą, ale także finansowo, bo nie ukrywam, że bez tej pomocy finansowej nie będzie im łatwo. Mm-hmm. A na szczęście wiemy, że chociaż teraz właśnie czasy się o tyle są trudniejsze ze względu na pandemię, dla niektórych na pewno. Natomiast rzeczywiście te projekty dotyczące Iraku to są ogromne pieniądze, jeśli chodzi o właśnie te odbudowy, o których wspominaliśmy. A to jest, było i jest możliwe właśnie dzięki, jak zawsze, hojności naszych dobroczyńców, darczyńców, także za to zawsze dziękujemy, ale oczywiście czynimy to w imieniu właśnie między innymi, bo akurat dzisiaj mówimy o Iraku, także mówimy to w imieniu tamtejszych chrześcijan i rzeczywiście, tak jak mówiliśmy też dzisiaj, działania Komitetu Odbudowy Niniwy wciąż trwają, więc to nie są prace zakończone,
I to jeszcze na pewno potrwa wiele lat, także wciąż są potrzeby i na pewno jeszcze będą. Księże Andrzeju, dziękujemy bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za też właśnie podzielenie się z tym swoim doświadczeniem. Przypomnę, ponad 15 lat ksiądz Andrzej pracował w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi Potrzeby jako właśnie koordynator projektów, a ostatnie 10 lat właśnie dla Bliskiego Wschodu. Dopiero kilka miesięcy temu zakończył tę pracę, ale jak słyszymy, cały czas serce i też jakieś jeszcze działania nadal są podejmowane właśnie dla tego regionu. Bardzo dziękujemy i życzymy też dziś dobrego Wielkiego Postu i też dobrego tego czasu właśnie w czasie pielgrzymki w Iraku. Bóg zapłać za uwagę. Trwajmy w modlitwie za cierpiący Kościół w Iraku i na Bliskim Wschodzie. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią.